Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Władysław Batkiewicz. Jestem fizjoterapeutą, jestem wykładowcą dwóch metod terapeutycznych. Jedna metoda to jest mikrokinezoterapia, metoda francuska. Jestem przedstawicielem tej metody na Polskę, na Ukrainę oraz druga metoda pod dwoma nazwami, starosłowiański masaż brzucha lub funkcjonalna terapia trzewi. Jestem jednocześnie, tak to może historii troszkę o mnie, przez wiele, wiele lat organizowałem na terenie Śląska, między innymi w Rybniku, Gliwice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, kursów samokontroli z metodą Silwy. Jestem mistrzem Reiki, jestem absolwentem kursów pranicznego uzdrawiania. W latach 90. przez 5 lat prowadziłem grupę dla chorych na raka wsparcia psychicznego i w ramach tej grupy przewinęło się około 200 osób. Gdzieś 5 przypadków mieliśmy takich sytuacji, kiedy pacjenci w stanie beznadziejnym, lekarze obiecywali im jeszcze życie tam parę tygodni. Te osoby przeszły potężną transformację psychiczną, duchową i te osoby jeszcze wiele, wiele lat żyły. Także to jest w tym momencie taka moja droga życiowa, takie tutaj doświadczenie i tą wiedzą się z Państwem chciałbym podzielić. Będziemy tu mówili o brzuchu, o terapii brzucha i postaram się Państwu powiedzieć o tym, dlaczego to jest tak ważne, skąd ta metoda się wzięła, ale taką rzeczą, do której przywiązujemy z żoną bardzo duże znaczenie, to jest fakt, że jest to metoda pochodząca z medycyny słowiańskiej. Słowiańskość w Polsce zaczyna się budzić, zaczyna się rodzić. Coraz bardziej wraca do naszej świadomości to, że mamy swoje korzenie, że mamy swoją wiedzę, że mamy swoje tradycje, aczkolwiek one były przez lata zapomniane i może nawet wręcz świadomości Polaków zatracone, zagubione. Starosłowiański masaż brzucha, ta technika przyjechała z Ukrainy, gdzie zacząłem się jej uczyć w Kijowie u pana Nasikowskiego, a następnie moja kolejna nauka to był już Uniwersytet Lwowski, Akademia Medyczna i taka ciekawostka na miarę Polski, Wydział Medycyny Alternatywnej, gdzie na tym wydziale kształci się lekarzy podyplomowo przez półtora roku. Lekarze otrzymują specjalność pierwszego stopnia i lekarz może zacząć się uczyć na tym wydziale, mając minimum 10-letni staż zawodowy, więc jak gdyby to już tam też taka wysoki poziom jest i po półtorej letniej nauce studia są dzienne, 8-godzinny tryb codziennych zajęć. Lekarze otrzymują dyplom lekarza naturoterapeuty, uczą się kilkunastu metod, między innymi uczą się terapii jamy brzusznej, więc u profesora Łukiana Andriuka, który jest dziekanem tego wydziału, szlifowałem tam jeszcze dodatkowo techniki pracy z brzuchem. Niezależnie od tych technik, troszeczkę tutaj przeszło do tej metody moich doświadczeń z mikrokinezoterapii, który jestem wykładowcą i przeniosłem na tą technikę delikatną pracę palcami, plus jeszcze coś, co w tej chwili w świecie fizjoterapeutów jest tematem wręcz zakazanym, może nie zakazanym, ale wywołującym bardzo duże emocje, to jest to, czym emanuje dłoń. I będziemy się tutaj, postaram się Państwu powiedzieć o tym, że jest przekonać Państwa do tego, że jest to zjawisko fizjologiczne. I jakąś wiedzę na temat energetyki mam, tak jak mówiłem, te trzy metody, którymi się interesowałem. Ta metoda w moim odczuciu, tą, o której będziemy mówić, najlepsza. Jest fizjologiczna, jest związana z człowiekiem i postaram się Państwu przytoczyć tutaj również to, co na mnie w tej chwili bardzo ma duże znaczenie, badania naukowe, że będziemy tutaj posługiwali się nazwiskami ludzi, psychologów, psychiatrów światowej klasy nazwiska, którzy o tym, że dłoń coś w sobie kryje, udowodnili już wieloma badaniami naukowymi, więc jak gdyby zejdziemy sobie troszeczkę takiego świata nienazwanego, niewytłumaczonego do poziomu fizjologii. Bardzo ważną dla mnie i dla mojej żony też kwestią jest to, żeby oddzielić bardzo mądrze fizjologię od tak zwanej duchowości. Na dzień dzisiejszy bardzo często te rzeczy się myli. Mówię tak zwany, dlatego że rynek niekiedy jest, na rynku jest wiele rzeczy i wielu ludzi pewnie zjawiska miesza. Mówi się o jakichś bardzo wysokich sprawach duchowych, a w tym momencie autorzy mieszają fizjologię. Bardzo dobrze sobie wyrównać, zrozumieć, co jest fizjologią i co jest ponad fizjologią.
jeżeli w ten sposób się patrzy, to duchowość się otwiera jako wspaniała, fantastyczna rzecz, zdrowo pojmowana. Nie mieszać dwóch spraw, nie mieszać fizjologii z duchowością, prawda? I o tym troszkę będziemy mówić. Więc na początek starosłowiański masaż brzucha, sama nazwa jest już bardzo istotna, bardzo ważna. Staro, bo w tej nazwie kryje się tutaj kilka bardzo ważnych informacji. Staro, więc jest to metoda, która ma wieki. Słowiański, bo jest to metoda związana z medycyną słowiańską. Ta metoda wyszła z medycyny słowiańskiej. Masaż i wreszcie brzucha. I powoli już te rzeczy tak troszeczkę opiszemy. Więc po pierwsze staro. Tak się składa, że staro i słowiański. W Polsce świetnie znamy metody medycyny germańskiej, prawda? Znacie Państwo wszystkie rzeczy, znacie Państwo ajurwedę, znacie Państwo medycynę chińską, znacie Państwo może medycynę egipską, jeszcze arabską, grecką, a na dobrą sprawę stwierdzenie medycyna słowiańska, ludów słowiańskich. Tego tematu nie ma. I można by zadać pytanie, dlaczego akurat czy w naszym kręgu kulturowym ludzie nie leczyli się, czy w naszym kręgu kulturowym ludzie nie korzystali z pomocy, nie pomagali sobie na wiele sposobów? Jak najbardziej. Tylko, że jest jedna rzecz, która zarówno w medycynie chińskiej, w medycynie indyjskiej, ja myślę, że również w medycynie germańskiej, której do końca nie znam, myślę, że zebrała się grupa bardzo mądrych ludzi, którzy mając wiedzę potrafiła zebrać techniki wywodzące się z medycyny ludowej. Medycyna chińska oparta jest na medycynie ludowej, medycyna indyjska również, gdzie bardzo wielu mądrych ludzi z wiedzą, już dużą wiedzą, potrafiło pewne rzeczy usystematyzować, poukładać i zebrać w określone ramy. I niestety na terenie Polski, w szczególności medycyna ludowa zawsze spotykała się z odrzuceniem, zawsze spotykała się z ostrą krytyką i nigdy nie miała poparcia ze stron akademickich. W przeciwieństwie do Rosji, w przeciwieństwie do Ukrainy, w przeciwieństwie do, jak wcześniej mówiłem, Egiptu, Chin jeszcze i innych krajów. Charakterystyczną sprawą dla medycyny słowiańskiej są jak gdyby trzy najważniejsze nogi w tym wszystkim. Pierwsza noga to ziołolecznictwo i już mówimy o ziołolecznictwie w tym momencie jako o elemencie wiedzy akademickiej, bo tu już, aczkolwiek jestem święcie przekonany, że żaden nawet profesor ziołolecznictwa nie do końca będzie miał tą wiedzę, którą miały stare babcie, które potrafiły wyjść do lasu na łąkę, wiedziały, kiedy dane zioło jest najbardziej aktywne. One czuły, one widziały, one sercem czuły tą roślinę, prawda? Więc tu jest zasadnicza różnica. Na pewno zioła jako takie są lepsze, bo to są... na pewno samo zioło jest lepsze niż jakiś preparat wyciągnięty z tych żół. Jakaś pigułka, bo to jest całe bogactwo natury, o którym jeszcze w tym momencie wiemy bardzo mało. Nauka się rozwija dynamicznie, ale to są rzeczy, które są mało znane. Starosłowiański. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, można wejść sobie na stronę internetową Starosłowiański masaż brzucha, pisany polskimi czcionkami i tam w stronie zakładki są prace naukowe, przedstawiłem około 40 pozycji etnograficznych, prac etnograficznych, gdzie pierwszą pozycją jest pozycja Oskara Kolbergera, gdzie polscy etnografowie w okresie rozbiorowym, pierwszej Polski rozbiorowej, opisywali tą technikę terapii jamy brzusznej. Są wzmianki w prasie etnograficznej, ponad 40 pozycji publikacji naukowych, pokazujący tę metodę. Może tam nie znajdziecie Państwo w tych artykułach dokładnego, szczegółowego opisu, ale tam znajdziecie informację, że chłopi robili sobie różnego rodzaju zabiegi na brzuchu. Pracowali na brzuchach swoich. I to już jest, przed wojną mieliśmy również bardzo silną szkołę masażu leczniczego brzucha. Mieliśmy kupę lekarzy polskich, między innymi taką najbardziej znaną dla większości osób jest dr Henryk Jordan, założyciel słynnych ogrodów jordanowskich. Dr Jordan, jak również kilkunastu polskich lekarzy prowadzili zabiegi masażu na brzuchu i była to metoda bardzo skuteczna na wiele problemów, o których będę mówił później. Więc mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Medycyna wróciła do masażu gdzieś pod koniec, w połowie XIX wieku. Medycyna po latach zapomnienia, po wiekach zapomnienia, wróciła do tego, że dłoń, pracując na ciele, jest w stanie zrobić bardzo dużo dobrego pacjentowi. I w mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczynają się pokazywać w prasie polskiej, naukowej, medycznej, pierwsze artykuły o
masażu i również o masażu brzucha. W tym samym mniej więcej czasie zaczynają się pokazywać artykuły etnografów polskich opisujących wielowiekową tradycję chłopską pracy na brzuchu. Stąd nazwa starosłowiański masaż brzucha. Ta nazwa przyjechała z Ukrainy. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, że coś, co chłopi robią od wieków, na dobrą sprawę ciężko jest powiedzieć, ile wieków ma ta tradycja, ale jak uświadomimy sobie, że Polska była takim pasażem, gdzie no przechodziły wojska, prawda, i przechodziły wojska ze wschodu, z północy, z zachodu, i za wojskiem szli normalni ludzie, którzy dzielili się swoją wiedzą. Więc zdumiewającą dla wielu ludzi może być to, że znajdziemy w medycynie słowiańskiej elementy medycyny chińskiej, również medycyny indyjskiej, medycyny niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej, prawda? To wszystko się sobie mieszało. Więc mówiłem, że na początku element medycyny słowiańskiej to jest pierwsza, najważniejsza sprawa, to jest ziołolecznictwo. Drugą metodą, którą jakby taką trzy potężne nogi medycyny słowiańskiej, to było kręgarstwo. Wiadomo, że wszystkie techniki terapii manualnej, jako fizjoterapeuta w tym momencie wiem, ile z tych technik osiągnęło już bardzo wysoki poziom naukowy, te wszystkie metody wywodziły się z Ukrainy. Wywodziły się z technik ludowych. I tutaj po raz pierwszy mam taką informację, po raz pierwszy tą informacją dzielę się. Niedawno byliśmy na Ukrainie pod Tarnopolem w takim polskim, takim sanatorium założonego przez Jerzego Konopkę i wieś mała Konopiwka. I tam spotkaliśmy starą babcię, Szeptucha. To są uzdrowiciele. I ta babcia, no, było to bardzo wzruszające. Ona prawie że ze łzami mówiła o swoich rodzicach, bo tradycje leczenia ludzi to jest u niej tradycja wielopokoleniowa i mówiła, że jej połowa rodziny to byli Polacy. I ona miała rzadką okazję, mała wioska, niedaleko Tarnopola, ta babcia nie miała okazji rozmowy z Polakami. I ona powiedziała dla mnie rzeczy zdumiewające, które potem rozwinę. I to jest taka dziwna przygoda, bo my na kursie starosłowiańskiego masażu brzucha i funkcjonalnej terapii czewi mówimy również o tym, że należy pracować z rozluźnianiem stawów obwodowych. To jest bardzo ważne. I o tym będę mówił w tej części takiej fizjologicznej, gdzie okazuje się, że bardzo wiele problemów stawów obwodowych jest konsekwencją napięć brzuchu. I wprowadziliśmy taką, bazując na kilku metodach, wzorując się, wprowadziliśmy do tego kursu terapię rozluźniania stawów obwodowych. I życie potrafi płatać figle niekiedy zdumiewające, bo okazało się, że to, co my robimy, to robiła mama tej pani, którą spotkaliśmy, uzdrowicielka Polka, polska Szeptucha. I ja jej pokazałem technikę, ona mówi, ta dziecko, ta, co ty robisz, to my to robimy tutaj, takim pięknym, jeszcze starym polskim językiem, pomieszanym z ukraińskim już troszeczkę. I ta pani jeszcze powiedziała jedną rzecz, o której później rozwinę. Powiedziała, że prawdziwe. Ja zadałem pytanie, co jest najważniejszą sprawą w Unii. Ona mówi, niczego synku nie zrobisz, jeżeli nie będziesz miał ciepłego serca. Że podstawą skuteczności w każdej pracy nazwała to ciepłe serce. Ja to zjawisko potem postaram się wytłumaczyć troszeczkę już tak też od strony naukowej, bo mieliśmy okazję również spotkać się z autorytetami medycyny, fizjologii, gdzie ten temat w tej chwili bardzo ostro się rozwija, pojęcie energetyki serca. Trzecią bardzo poważną nogą medycyny słowiańskiej właśnie był terapia brzucha. Terapię brzucha i to jest to, co tutaj mamy udowodnione w prasie etnograficznej okresu rozbiorowego, międzywojennego i powojennego, gdzie ta metoda była opisywana, była charakteryzowana przez specjalistów, przez etnografów. Jest sprawą zdumiewającą, jest to cecha Polaków, że w latach 60., 70. ta metoda praktycznie zniknęła ze świadomości polskiej. Do lat 60., 70. jeszcze mamy różnego rodzaju informacje, że ta była na terenie całej Polski robiona ta metoda, tą metodę znano. Co się stało, że ta metoda ze świadomości Polaków zniknęła? Nie wiem. Jest takie słynne przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Nas bardzo zachwycamy się zachodem, wschodem, wszystko, co nie jest nasze, zachwycamy się, a dobrze byłoby zacząć wracać do swoich korzeni i przypominać sobie, że również mamy tutaj bardzo dużą mądrość. I między innymi ta metoda jest taką formą szacunku, hołdu, oddania hołdu naszym przodkom.
naszej tradycji narodowej. I przychodzi chyba czas, kiedy Polacy zaczynają z coraz większą świadomością, dumą podkreślać swoje korzenie. Taką charakterystyczną rzeczą byliśmy zaproszeni z żoną przez telewizję niezależną NTV, przez Janusza Zagórskiego robioną, duża impreza Harmonia Kosmosu pod Górą Ślężą. Mieliśmy tam wykład i to, co tam mi się rzuciło w oczy. Gdybym był na takiej imprezie na Ukrainie, to połowa z tych osób, które by się tam przewijały, wykładowców, mówiłaby o tradycji medycynie ludowej, ukraińskiej. Byłyby bardzo mocno podkreślone wzorce w nawiązaniu do kultury, w nawiązaniu do strojów, do metod leczenia się. Na Harmonii Kosmosu dominowały Indie. Dominowały namioty, dominowali sprzedawcy, którzy prezentowali coś indyjskiego. I po raz kolejny poczułem taką gorzką ślinę, przełknąłem, że jeszcze nie jest to tak bardzo spopularyzowane, dlatego wykorzystuję każdą okazję do tego, żeby podkreślić, że ta metoda ma swoje stare polskie korzenie. Ta metoda przez wieki była stosowana, a jeżeli była stosowana przez wieki, to jest skuteczna. Jest stosunkowo prosta, jest skuteczna. Prawda? Nie, można byłoby zadać takie pytanie, dlaczego akurat brzuch? Co się stało? Dlaczego ten brzuch był jedną z najważniejszych metod, był jednym z trzech filarów medycyny słowiańskiej? Jeżeli sobie tak spojrzymy na to, no pierwsze takie, pozwolę sobie powołać się na osobę powszechnie znaną, Hipokrates. Hipokrates mówi, wszystkie choroby zaczynają się w brzuchu. Wszystkie choroby wychodzą z brzucha. Gdybyśmy sobie wzięli, że brzuch stanowi środek ciężkości ciała człowieka, to już też coś wyjaśnia. I gdybyśmy sobie uświadomili, że w brzuchu dzieją się sprawy nieprawdopodobne. Powołuję się tutaj na książkę Emrana Mayera, Brzuch, twój drugi mózg. Jest to amerykański gastroenterolog, profesor medycyny, człowiek o potężnej wiedzy. W swojej książce zawarł w taki przystępny sposób dla normalnego czytelnika wiedzę z badań naukowych dotyczących jamy brzusznej gdzieś na przestrzeni 15-20 lat. Więc opisuje tam najnowsze trendy medycyny, opisuje tam stosunkowo prostym językiem to, co w tej chwili się wie o brzuchu i to, co, jakie kierunki będą wychodziły z brzucha. I Mayer powiedział jedną rzecz, że medycyna przyszłości to będzie medycyną alternatywną, to będzie medycyną zapobiegawczą. Na dzień dzisiejszy dominuje medycyna lecząca. Na przyszłość jest to bardzo drogi model, tam Mayer podaje cyfry, nie będę ich Państwu tutaj zanudzał cyframi, ale Mayer twierdzi, że nie wytrzymają budżety państwowe leczenia konwencjonalnego, że leczenie konwencjonalne będzie uzupełniane bardzo poważnie profilaktyką zdrowotną, bo profilaktyka jest znacznie tańsza i profilaktyka będzie jak gdyby pomagała. Według niego muszą, twierdzi, że już takie rzeczy są robione, ale że profilaktyka będzie jedną z najważniejszych rzeczy w medycynie. I twierdzi z kolei, że w medycynie przyszłości najważniejszym elementem, znaczy tym takim, gdzie największy będzie zwrot, to będzie po pierwsze układ nerwowy, prawda, to jest normalne, ale jama brzuszna. I twierdzi, że no tutaj podaje fakt o tym, że Barack Obama, ustępując z funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, przekazując Donaldowi Trumpowi insygnia władzy, pod sam koniec swojej kadencji podpisał projekt badawczy, gdzie Stany Zjednoczone wydadzą kolosalne pieniądze i sensem tego projektu badawczego będzie to, żeby nauka będzie dokładnie badała symbiozę, styk układ nerwowy jamy brzusznej z bakteriami. Bo w jego odczuciu jest to przyszłość medycyny i to są tutaj wiedza nasza o świecie bakterii i o jak gdyby symbiozie bakterii z jamą brzuszną, z układem nerwowym jamy brzusznej jest jeszcze wiedzą, która jest bardzo, jeszcze wiele ciekawych rzeczy jest do odkrycia i w te badania będą zaangażowane wszystkie poważne ośrodki naukowe i w te badania staną pompowane potężne pieniądze, bo jak gdyby i to, co Mayer twierdzi, że medycyna będzie w przyszłości bardzo zajmować się brzuchem. Czyli zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz, na ciekawą. To, do czego chłopi, wiejscy uzdrowiciele przykładali duże znaczenie, w tej chwili do tego wraca medycyna i zaczyna głośnym językiem mówić, że brzuch nabierze swego, będzie coraz bardziej ważny dla medycyny.
Weźmy sobie taką sytuację, że na dobrą sprawę każdej chorobie somatycznej towarzyszy napięcie struktury jamy brzusznej. Więc można zadać takie proste pytanie, gdyby brzuch rozluźniać, to czy nie miałby to wpływu na przebieg choroby, prawda? Więc jako działanie profilaktyczne. Bardzo podkreślamy tutaj, że nie jest to metoda leczenia chorób, bo leczenie chorób to jest domena lekarzy. Jako fizjoterapeuta mam pełne prawo do tego, żeby robić zabiegi rozluźniające, bo mamy tutaj mięśnie, mamy tu więzadła, mamy mięśnie poprzecznie prążkowane, mamy więzadła i jeszcze mamy mnóstwo innych rzeczy, o których jeszcze będę Państwu mówił. Dlaczego brzuch? Dlaczego brzuch jest taki ważny? No taki troszeczkę ciekawostek, takich cyferek. Gdybyście Państwo uświadomili sobie, że w naszym ciele krąży około 5,5, mamy w ciele 5,5 litra krwi. To przez serce przeciętnego człowieka, który żyje tak sobie, tak, bardzo spokojnie, nie za dużo chodzi, 8 godzin przy biurku, jakiś spacerek do sklepu, to przez serce tej osoby dziennie przepływa około 9,5 tysiąca litrów krwi. To są kolosa, to jest 40, około 44 beczek 200-litrowych. Gdybyście Państwo wyobrazili sobie za mną beczkę 200-litrową, która mniej więcej jest taka, i mur zbudowany z 44 beczek. To jest to, co przepływa przez nasze serce. Gdybyśmy sobie uświadomili, że przez brzuch przepływa około 6 tysięcy litrów dziennie krwi, to teraz uświadommy sobie znaczenie, co tu się dzieje. Wątroba 2600 litrów krwi. Krążenie wrotne, czyli połączenie układu żyły wrotnej, to jest całe, wszystko to, co wchłania organizm, jest przenoszone żyłą wrotną do wątroby. 1500 litrów krwi. Przez nerki przepływa 1500 litrów krwi. To są wszystko szokujące rzeczy. I teraz wystarczy zadać sobie pytanie, jeżeli brzuch będzie napięty, sztywny, to czy będzie miało to wpływ, mięśnie gładkie będą napinane w brzuchu, czy będzie to jakikolwiek miało negatywny wpływ na zdrowie? Jak najbardziej. Prawda? Kolejna sprawa. Tak jak mówiłem, przez nerki przepływa 1500 litrów krwi, czyli 7,5 beczki 200-litrowej. Niezależnie od tego nerki filtrują około 180 do 200 litrów moczu pierwotnego, z którego organizm wydala 1,5 litra na dzień, około 1,5 litra na dzień. Uświadomcie sobie Państwo, że jest to największy system, a czy najważniejszy system oczyszczania ciała z toksyn. To są nerki, układ moczowy. W dalszej kolejności troszeczkę wydalamy toksyn przez spod, przez skórę, przez łzy, przez ślinę, ale najważniejszą tutaj rzeczą jest układ moczowy. Jeżeli byśmy sobie wzięli układ odpornościowy, dobrze wiedzieć, że 80% komórek układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Jeżeli byśmy sobie wzięli układ krążenia, nie krążenie, tylko układ wydzielniczy, czyli wszystko to, co wydzielają gruczoło wydzielenia wewnętrznego. W układzie żołądkowo-jelitowym i moczowo-płciowym mamy największe gruczoły wydzielania wewnętrznego i one wydzielają dziennie około 12 litrów do naszego przewodu pokarmowego. Wydzielin. Następnie organizm to wchłania, czyli cyrkulacja płynów ustrojowych wydzielniczych, wydzielanych przez gruczoło wydzielenia wewnętrznego, jest to około 24 litrów na dobę. Również potężne ilości. Gdybyśmy sobie, no tu mamy żółć, prawda, tutaj mamy sok czustkowy, dwa największe gruczoły w ciele człowieka. Mamy gruczoły ślinowe, mamy gruczoły żołądkowe, mamy gruczoły jelitowe. I to jest podstawą naszego zdrowia. Jeżeli nie ma dobrej pracy tutaj układu krążenia wydzielniczego, odpornościowego, to w tym momencie to zdrowie zaczyna szwankować. A bardzo często nie są to choroby, nie są tylko zaburzenia dysfunkcji, napięcia. Normalne, poczciwe napięcia. Jeżeli kogoś boli ręka, no to pójdzie albo do masażysty, albo zacznie sobie robić gimnastykę, prawda? A mało kto wie o tym, że również tutaj to należy ruszać, brzuchem należy ruszać. Jeżeli ktoś jest aktywny sportowo, no to już sam fakt ruszając się już powoduje, stymuluje ten brzuch, ale niezależnie od tego jeszcze należy brzuchowi poświęcić około 5 minut do 10 minut dziennie i w tym momencie człowiek jest w stanie lepiej funkcjonować.
O brzuchu jeszcze mógłbym mnóstwo rzeczy mówić. Mamy układ limfatyczny, układ nerwowy, jamy brzuszni. To jest temat na godziny wykładów, gdzie to, co mówiłem, profesor M.R. Mayer twierdzi, że układ nerwowy jamy brzusznej będzie jednym z najważniejszych rzeczy w medycynie. Mamy florę bakteryjną w jelicie grubym. Największe skupisko na świecie, w kosmosie, największe skupisko żywych organizmów. Nie ma w kosmosie większego skupiska żywych organizmów jak w naszym jelicie grubym. Flora bakteryjna ma dla nas nieprawdopodobne znaczenie i no, smutna prawda jest taka, że flora bakteryjna, której wiek jest około 4 miliardów lat, bakterie były pierwszymi organizmami zamieszkującymi Ziemię i żyły na Ziemi samodzielnie przez 3 miliardy lat. I myśmy w ciągu 50 lat, tu się powołuję w tym momencie na badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, ludzkość wybiła, straciła bezpowrotnie około 30% flory bakteryjnej. I druga wspaniała postać, drugi amerykański pisarz, profesor, bakteriolog, w swojej kapitalnej książce Układ bakteryjny jamy brzusznej twierdzi, że czeka ludzkość tsunami chorób, których konsekwencją będzie wybicie flory bakteryjnej. Dopiero przekonujemy się, mam wiedzę o tym, jakie znaczenie ma flora bakteryjna dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, jest jeszcze rzeczą nieodkrytą i te rzeczy dopiero będą, nauka będzie troszkę odkrywała się. I to wszystko zbiera się do jednego, to wszystko zbiera się do brzucha. Na dzień dzisiejszy standard jest taki, żeby brzuch był prosty, sztywny, żeby nic tu przypadkiem, nic nie zwisało sobie, prawda? I większość ludzi ma brzuch w palpacji bolesny. Nie zdają sobie sprawy, ile mają napięć i no, gdybyśmy sobie tworzyli radio i posłuchali reklam. Ile reklam dotyczy leków, dotyczy brzucha? A temu wszystkiemu można zaradzić, robiąc zabiegi profilaktyczne. To jest jedna sprawa. Kolejną rzeczą, no o tych zjawiskach fizjologicznych jeszcze mógłbym mówić, ale mam ograniczony czas, więc tutaj nie mogę się, tak tylko takie ciekawostki wrzuciłem, bo są to rzeczy bardzo, bardzo, jeszcze wypadałoby dużo mówić, no ale takiej tylko drobnej informacji. Jama brzuszna ma wielkie znaczenie i będzie miała wielkie znaczenie w profilaktyce, w medycynie zdrowotnej. Emeran Mayer również twierdzi, że chorobą, z którą medycyna spotka się w przyszłości i z którą będzie miała największy problem, to są ukryte stany zapalne jelit. Znaczy to, że mamy każdy swoim, mamy ukryte, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest, mamy podrażnienia, stany zapalne nerwów układu brzusznego. I te stany zapalne są jedną z ważniejszych przyczyn chorób, którymi na dzień dzisiejszy medycyna nie radzi, chorób przewlekłych. I twierdzi, że to jest największe wyzwanie dla medycyny przyszłości, ukryte stany zapalne jelit. A co z tym można zrobić dla siebie? Masować brzuch, robić zabiegi bańką, szklaną, nie gumową, chińską, bo to jest z wiedzy, którą posiadamy z Ukrainy. Profesorowie medycyny się śmieją, bo mieli kontakty z Chińczykami. Chińczycy do nich przyjechali w odwiedziny i powiedzieli, że te bańki chińskie, to nikt tego w Chinach nie używa. Jest to rzecz zrobiona na potrzeby głupiej Europy, bo nikt tego... Ogień, szkło, albo w Chinach porcelanę używają. Więc mówi, te bańki tylko szklane są z bardzo wielu powodów najlepsze. Na pewno Państwo słyszeliście o, troszeczkę wrócę z takim żalem w głosie do przysłowia cudze chwalicie, swego nie znacie, sam nie wiecie, co posiadacie, prawda? Gdybyśmy właśnie o bańkach powiedzieli sobie, to na dzień dzisiejszy bańki to są bańki chińskie, gumowe, prawda? Bardzo i bańki takie, systemy całe takie wysysające, prawda? Drogie systemy, które kosztują na poziomie 200 zł. W zapomnienie poszła nasza poczciwa bańka szklana, która jest o niebo lepsza od wszystkiego. Weźmy sobie kolejny przykład. Słyszeliście Państwo na pewno o świecach Indian Hopi, prawda? Indianie Hopi, jeżeli z Ameryki, o, to już jest wspaniałego. Bzdura. Medycyna słowiańska również robiła świece woskowe. Brali wosk, rozgrzewali wosk, wylewali na starą szmatkę, skręcali, wsadzali ducha, zapalali. Tylko nikt nie chce mówić o tym, że to jest medycyna słowiańska. Mówimy Indianie Hopi, prawda? Kolejny przykład, taki sól himalajska.
mamy o niebo lepszą naszą sól kłodawską z naszego kręgu tutaj geograficznego, która ma o niebo lepsze właściwości, ale na rynek weszła sól himalajska, bo ona jest z Himalajów. A no, skąd to kupujemy i co kupujemy, to nikt za bardzo nie wie, ale sama magia, Himalaje, to już o, dla nas Polaków, nasze nie, nasze jest beznadziejne, lepiej coś zapłacić wielokrotnie więcej niż wziąć nasze rzeczy i to jest troszeczkę, naszą tu mentalność oddaje. Wróćmy sobie jeszcze do brzucha, więc mówiliśmy o tym, dlaczego z bardzo wielu powodów ten brzuch jest taki ważny. Tak jak mówiłem, brzuch będzie, na dzień dzisiejszy brzuch jest niedowartościowany. Terapia jamy brzusznej jest niedowartościowana i mnóstwo ludzi ma problemy, nie zdając sobie sprawy z tego, bo mają napięcia. Napięcie na poziomie narządów, na poziomie mięśni, gładki narządów wewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Mamy napięcie na poziomie otrzewnej, to jest taki worek, w którym się mieszczą wszystkie narządy. Mamy tutaj więzadła jamy brzusznej. I mamy mnóstwo struktur i te struktury, one się napinają, sztywnieją. Najczęściej sztywnieją pod wpływem emocji. I to powoduje, że to wszystko zaczyna mniej pracować. Jest zaburzenie krążenia, krążenia krwi, krążenia limfy, krążenia wydzielin, hormonów, wydzielin gruczołu, wydzielenia wewnętrznego. Jeżeli brzuch jest sztywny i napięty, to wszystko mniej cyrkuluje. Jeżeli mniej cyrkuluje, to w tym momencie mniej jest dożywione, mniej dotlenione i mniej pracuje, mniej, bardziej jest niesprawne w pracy. Kolejna sprawa. I rzeczą bardzo ważną w tej technice jest to, co powiedziała mi ta babcia, Ukrainka, na pół Polka. Ona mówiła, to dziecko, ty nie zrobisz nic, jeżeli nie będziesz miał ciepłego serca. Od kilku lat, kiedy zaczęliśmy tę metodę wprowadzać do Polski, ja zastanawiałem się, w jaki sposób można mówić o energetyce, bo dla mnie bezdyskusyjne jest to, że dłonie człowieka mogą emanować czymś przyjemnym, prawda? I są o wiele przyjemniejsze dłonie ciepłe niż dłonie zimne i dłonie wilgotne. I staramy się tą wiedzę wnieść do świata fizjoterapii. Staramy się fizjoterapeutów pokazywać, powołując na badania. W tej chwili już o tym mogę spokojnie mówić, ale podpisaliśmy umowę z dwoma uczelniami. Jest to Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Fizjoterapii na Politechnice Polskiej, gdzie zaczynamy prowadzić prace badawcze, gdzie docelowo będą poważne badania naukowe udowadniające to, co w tym momencie będę mówił o elemencie naturalnym, fizjologicznym poziomie energetyki. Dlaczego? Dlaczego akurat to ma takie znaczenie? Dlatego, że należy uświadomić sobie, że przyczyną zdecydowanej większości napięć, jeżeli mówimy o napięciach, nie mówimy o chorobach, bo choroby to są zmiany organiczne, choroby to są zmiany strukturalne, od choroby już jest lekarz. Ale wszystkie napięcia, które występują w brzuchu, są to napięcia wynikające z emocji. 90% napięć brzucha to są rzeczy wynikające z zaburzonych emocji. Kto z nas nie boi się, kto z nas nie przeżywa momentów agresji, zazdrości, smutku, żalu i poszczególne narządy wewnętrzne są bardzo wrażliwe. Na złość jest żołądek wrażliwy, na stres, wątroba, na wszystkie ciężkie emocje, nerki, na wszystkie formy lęku. O tym wszyscy znakomicie wiemy. I kiedy ta metoda powstawała, kiedy tą metodą pracowałem, były takie dwie postacie, które na mnie bardzo tak mocno do mnie przemówiły. Pierwszą postacią jest polski profesor medycyny, profesor Wiktor Dega. Znana postać, ojciec, mówi się ojciec rehabilitacji, ojciec fizjoterapii. Dlaczego? Dlatego, że profesor Dega wprowadził system rehabilitacji medycznej, który był zaakceptowany przez UNESCO. I przez ponad 30 lat UNESCO posługiwało się polskim modelem rehabilitacyjnym. I profesor Dega powiedział takie dwa zdania, które bardzo mocno do mnie przemówiły. Dobrego terapeutę, lekarza powinna cechować empatia, czyli umiejętność czucia drugiej osoby i powinna cechować ciepłe serce, gorące serce. Drugą osobą, która bardzo na mnie wpłynęła pozytywnie, tak jakby też otworzyłem w pewnym momencie oczy, był zmarły już dwa lata temu Karol Majer,
Karol Majer, tak, ksiądz benedyktyn, lekarz, który przez dziesiątki lat w Tyńcu był zakonnikiem, ale jednocześnie był lekarzem. Człowiek znający 7 języków, człowiek pochodzenia arystokratycznego, jego przodkami byli książęta hiszpańscy, także bardzo wielu. Przemądry, przeciepły człowiek i on jak rozmawia ze mną, mówił: dziecko, co ty robisz? No, mówił 50-letniemu dziecku, co robi, a dziecko, no, on miał ponad 80 lat, więc miał ku temu pełne prawo. I powiedział mi: no, jestem fizjoterapeutą, to spróbuj się pomodlić, jak pracujesz. I to był taki też moment dla mnie bardzo ważny. I od tego momentu zaczęły się zbierać informacje. Z jednej strony nauka, autorytet naukowy, bezdyskusyjny, człowiek, który rozsławił na całym świecie polską medycynę, profesor Dega, mówi, że należy pracować sercem. I jednocześnie intuicja mi mówiła, nie wszystko potrafię do końca nazwać, od razu określić, ale okazało się, że w Stanach Zjednoczonych jest Instytut Matematyki Serca, który współpracuje ten instytut od 91 roku prowadzi poważne badania naukowe. Do tego momentu zrobili około 300 prac badawczych, 300 badań naukowych, gdzie około 60-70 badań naukowych jest opublikowanych w poważnej prasie medycznej światowej. I co oni mówią? Oni zajmują się pojęciem koherencji serca. Okazuje się, mówimy o 3 układach nerwowych w ciele człowieka. I w kolejności, w jakiej je wymienię, jest to kolejność, jaką medycyna interesowała się tymi sprawami. Więc po pierwsze centralny układ nerwowy, prawda? Mózg plus rdzeń kręgowy i tutaj układ autonomiczny, nerwy współczulne, przyspółczulne, układ nerwowy obwodowy, czyli nerwy niesegmentarne. W następnej kolejności medycyna otworzyła oczy i tutaj mówił o tym Michael Gerson, Amerykanie, naukowcy amerykańscy wydają bardzo dużo książek popularno-naukowych. Michael Gerson, który w latach 90. też gastroenterolog, który bardzo rozpropagował układ nerwowy brzuszny i pokazał jego znaczenie. Głównie chodziło o wymianę serotoniny, bo też dobrze wiedzieć, że 95% serotoniny, hormonu szczęścia, tego hormonu, który powoduje, że jesteśmy wyluzowani, spokojni, produkowany jest w brzuchu, ale tylko 5% w mózgu. Kolejny hormon szczęścia, dopamina, również produkowany jest w brzuchu. I kolejny taki acetylocholina, no kolejna rzecz bardzo ważna dla każdego procesu życiowego, również w dużym stopniu jest przez brzuch produkowana. I Michael Gerson udowodnił swoimi badaniami popularyzującymi układ nerwowy brzuszny, udowodnił tezę, że zdrowie psychiczne w bardzo dużym stopniu zależy od kondycji neuronów brzusznej. Bardzo często twierdzi, że bardzo wielu ludzi ma problemy z emocjami, mogą mieć stan lękowy, mogą mieć depresję i one nie są przyczyną rozchuśtanych emocji, tylko są przyczyną zaburzonej pracy neuronów brzusznej. Michael Gerson udowodnił swoimi badaniami, że układ nerwowy brzuszny jest bardzo ważny. Trzecim, najnowszym układem nerwowym, o którym zaczyna się głośno mówić, jest układ nerwowy serca. I okazuje się, że w sercu kryją się niezmierzone tajemnice. Bardzo ciekawe rzeczy. I więc po pierwsze Instytut HeartMath, Instytut Matematyki Serca, na stale współpracuje z Uniwersytetem Stanforda. Jako ciekawostka, na Uniwersytecie Stanforda profesor James Doty, amerykański lekarz, jest jedynym na świecie dziekanem katedry empatii. Empatia, pathos, to jest po grecku czucie, czuć. M to jest współodczuwać, a sym to jest z kimś, więc jakby sympatia to jest z kimś, a M to jest odczuwanie wewnętrzne. Sym to jest na zewnątrz, a M to jest do wewnątrz, jakby czucie wewnętrzne. I naukowcy z HeartMathu i między innymi z Uniwersytetu Stanforda, bardzo duża część badań jest prowadzonych również z NASA, oni mierzą pole elektromagnetyczne serca. I to są przeciekawe rzeczy, bo okazuje się, że pole elektromagnetyczne serca jest 5000 razy silniejsze od pola elektromagnetycznego umysłu. I w jakich sytuacjach to pole rośnie? Wtedy, kiedy człowiek jest skupiony na wartościach, na szacunku, na tolerancji, na cieple serca, celowo nie o miłości, bo miłość jest takim słowem, według mnie, zbyt często nadużywanym, ale o cieple serca. Jeżeli ktoś
dba o swoje dba o serce, to dzieje się mnóstwo rzeczy pozytywnych. Więc po pierwsze, zwiększa się odporność psychiczna, zwiększa się odporność organizmu, układ odpornościowy staje się bardziej sprawny, jest lepsze krążenie, zwiększają się wydzielanie substancji, które działają jak substancje przeciwstarzeniowe. Im więcej mamy w sobie hormonów stresu, czyli kortyzolu, tym szybciej starzejemy się, im mniej go mamy, a produkuje go układ nerwowy serca. Proporcje są bardzo dziwne, bo tu mamy centralny układ, mamy 96 miliardów komórek nerwowych, w centralnym układzie nerwowym, w brzuchu mamy około 200 milionów komórek, a w sercu mamy, wydaje się, bardzo mało, tylko 40 tysięcy neuronów. Ale te neurony pełnią kolosalną rolę. I okazuje się, że osoba, to co jest również osoba, która potrafi ćwiczyć codziennie, wejść na najzwyklejszy w świecie poziom ciepła serca, skupić się na emocjach, na humanitaryzmie, na empatii, na dawaniu, na pomaganiu, to są osoby, które zdrowieją. I to jest potwierdzone wieloma dziesiątkami badań przeprowadzonych w HeartMath. Mają lepsze krążenie, spada ciśnienie krwi, poprawia się praca wszystkich układów ciała człowieka. Serce dominuje polem elektromagnetycznym nad polem mózgu. Serce dominuje nad każdym innym układem. Więc okazuje się, że to, o czym mówią wszystkie religie, bo de facto gdybyśmy wzięli sobie, no począwszy od naszego chrześcijaństwa, a po inne religie, to istotą w większości tych dużych religii jest to, żeby być dobrym dla siebie i dla innych, to co jest tutaj. Ale mamy z tego powodu idących bardzo dużo korzyści dla siebie. I wartością, którą tutaj, no bazując na wiedzy z HeartMathu, a jednocześnie pamiętając to, co mi właśnie niedawno powiedziała ta babcia, dziecko nie zrobisz nic, jak nie będziesz miał w pracy ciepłego serca. Mówię, pytam, co jest istotą tej rzeczy, czego, to jest, ona mówi, że ona jest chyba kilkanaście pokoleń osób zajmujących się leczeniem. Tam mówi, kręgarstwo było szeptanie, czyli leczenie modlitwą, było ziołolecznictwo, mnóstwo rzeczy, pijawki, do tych rzeczy tam było bardzo dużo, ale ona mówi, to wszystko działa wtedy, kiedy masz ciepłe serce. Profesor Dega mówi o tym, żeby włożyć całą pracę w swoje serce. Instytut HeartMathu prowadzi poważne badania udowadniające, że rola najmniejszego układu nerwowego w ciele człowieka jest w tym momencie rolą dominującą. Że dla człowieka zdrowe jest, dla człowieka jest rzeczą opłacalną być ciepłym, ale w umiejętności również dawania ciepła i brania ciepła, bo to jest bardzo trudna rzecz. To, co my z tego dla siebie bierzemy, to jest to, że udowadniamy i niedługo będą ogłoszone pierwsze wyniki badań, już na jesień będziemy mieli pierwsze podsumowanie wyniki badań, udowadniamy, że jeżeli terapeuta w czasie pracy skupia się na czymś miłym, ciepłym i dobrym, to się okazuje, że jego ręce w chwili stają się gorące. Niektórzy mówią o tym, że wręcz parzą jego ręce, bardzo miły sposób parzą. Te ręce mają nabierają właściwości przeciwbólowych. Sam dotyk tych dłoni jest już uspokajający, rozluźniam fizycznie, rozluźniam psychicznie. Można by sobie powiedzieć magia, można powiedzieć, że jakieś są tutaj czary, prawda? Ale dobrze wiedzieć, że w tym czasie, że psychologia, która ma niewiele wspólnego z fizjoterapią, fizjoterapia bardzo mało wie na temat dotyku, a psychologia okazuje się, że ma potężną wiedzę popartą badaniami. I można by tu wymienić kilka takich nazwisk. Pierwszym nazwiskiem Austriak, René Spitz, psychiatra, człowiek, który prowadził badania w Meksyku i udowodnił rzecz wtedy bardzo ważną. On pracował w środowisku sierocińców dla małych dzieci, sierocińców przywięziennych. I wtedy tam w tych sierocińcach panowała bardzo wysoka śmiertelność. Ponad 30% dzieci małych umierało w sierocińcach. Lekarze sądzili, że jest to brak higieny, więc te dzieci były separowane od siebie, oddzielane. Higiena, na to było postawiony bardzo wysoki nacisk. A Spitz udowodnił, prowadził badania porównawcze i robił te same badania w więzieniach, gdzie matki, które rodziły swoje dzieci w więzieniach, mogły te dzieci trzymać ze sobą. Okazało się, że dzieci wychowane w warunkach prymitywnych, bo więzienia nie są luksusowym miejscem, tamte dzieci rozwijają się prawidłowo psychosomatycznie, jakby psychoruchowo. I psychicznie, i fizycznie dzieci były sprawne, a dzieci, kondycja dzieci, które były wychowywane w sierocińcach przyszpitalnych, przywięziennych,
to był dramat. To była jedna wielka patologia. I udowodnił ten szpic jedną rzecz, że dotyk w momencie, kiedy są dwie strony zaangażowane w siebie, czyli jeżeli to, co matka daje dziecku, jest sprawia przyjemność i to, co dziecko jak gdyby też daje matce, też mu sprawia przyjemność. Okazuje się, że w tym momencie ta dłoń ma nieprawdopodobny wpływ na całe życie. Osoby, które nie były dotykane w dzieciństwie, w okresie najważniejszym do 3 lat, są to osoby, które mają bardzo poważne problemy emocjonalne. I kolejną osobą, która tutaj można, Henry Harlow, jest to postać europejska. Harlow udowodnił swoimi badaniami, prowadził badania na małpkach rezus. Malutkie małpeczki takie. I on wtedy panowało przekonanie, jeszcze idące za Freudem, że najważniejszy dla niemowlaka jest pokarm. I on, Harlow, przeprowadził badanie na małpkach, oddzielił małpki od matek i te małpki miały do dyspozycji dwa manekiny. W jednym manekinie było mleko i ciepła lampa, która dawała ciepło, a drugi manekin był takim czymś pokrytym jakąś taką włochatą tkaniną, przypominającą sierść matki. I udowodnił, bo małpki jedynie cały dzień były przytulone do tej manekina włochatego, a tylko żeby zaspokoić głód, szły do manekina, który dawał im mleko. I tymi badaniami udowodnił podstawową rzecz, łamiąc założenie, że potrzeba dotyku jest zjawiskiem fizjologicznym, i jest zjawiskiem ewolucyjnym. Do tego momentu dominowała założenie Freuda, że dotyk jest konsekwencją nauki, że jest konsekwencją tego, co człowiek się uczy. Harlow, jeszcze jest mnóstwo innych nazwisk, o których by tu można powiedzieć, ale jeszcze taka najważniejsza rzecz, no, klasyk w psychologii John Bowlby, człowiek, który stworzył teorię przywiązań. On jak gdyby określił, że podstawową potrzebą człowieka jest przywiązanie do matki, do ojca, w normalnych sytuacjach, w normalnych warunkach. Dalej do opiekuna i znowu udowodnił, że potrzeba kontaktu, bliskości jest potrzebą, która jest przez całe życie. I teraz to wszystko reasumując, i Harlow, i Bowlby, i Szpic w swoich pracach udowodnili, że dłoń, że dziecko, które nie jest dotykane, a to co również Bowlby twierdzi, że nam przez całe życie jest potrzebny dotyk. Dotyk połączony z ciepłem. I ten dotyk działa rozluźniająco fizycznie, ten dotyk działa rozluźniająco psychicznie i ten dotyk działa przeciwbólowo. I znowu, weźmy sobie taką, idzie matka z dzieckiem. Wiecie, jak malutki uczy się chodzi. Dzieciak się przewraca i płacze z rozpaczą. Nawet bardzo często może rozwalone kolanko mieć, prawda? Matka podchodzi, bierze dziecko, przytula, całuje, gładzi i dzieciak przestaje płakać. Zadajmy sobie pytanie, ile razy w historii świata, w historii ludzkości matki wykonywały zabieg, po którym w krótkim czasie mijał ból, po którym w krótkim czasie uspokajały się emocje i po którym dziecko się rozluźniało. To jest cyfra niezmierzalna. Nie wiem, miliony, biliardy, biliony, nie wiem. Ale ciekawe, dlaczego nauka nie zainteresowała się poważnie tym fenomenem. Bo jest to fenomen. I to, co my w tym momencie wprowadzamy do naszego tutaj starosłowiańskiego masaż brzucha, funkcjonalna terapia trzewi, uczymy terapeutów skupienia się na dobrych emocjach i w tym momencie dłonie zaczynają fizjologicznie emanować czymś bardzo miłym. Czymś, co powoduje, że ból mija. Robimy doświadczenia, że bierzemy sobie osobę, kładzie na brzuch, naciskamy, boli, ta osoba wchodzi w ciepło serca i ból przynika. Jeżeli są uświadomieni, że największą przyczyną chorób, zaburzeń jamy brzuszy są te emocje, to w tym momencie jest bardzo wiele technik terapii, nazwanej terapią wisceralną, gdzie się bardzo mocno, brutalnie wchodzi w brzuch. Ale ten sam ucisk nie zmieni tego, co jest przyczyną, czyli etiologią, napięciem, nie dotrze do emocji. A w tym momencie dłoń, która osoby skupione na wartościach, na humanitaryzmie, na czymś dobrym, na czymś wielkim, i w tym momencie ta osoba niezależnie od wszystkiego tworzy wokół siebie klimat spokoju, więc już pacjent się rozluźnia, jest spokojniejszy, tworzy klimat ciepła wokół siebie i dodatkowo jej dłonie zaczynają nabierać innych właściwości. Te rzeczy będą udowadniane. Zapraszam już na jesień.
Będziemy pierwszą część badań publikowali i te badania będą kontynuowane. Tak jak mówiłem, już mamy dwóch poważnych partnerów. Uniwersytet Jagielloński, Katedra Psychiatrii i Wydział Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej, plus Uniwersytet Medyczny we Lwowie i Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu. To mamy kontakty, z którymi się kontaktujemy. Więc to, co mówiłem, najważniejszą sprawą dla nas jest tradycja, prawda? Następnie zrozumienie, dlaczego brzuch jest tak ważny, dlaczego na brzuchu trzeba pracować. I teraz kolejną sprawą, jak pracować. Bardzo delikatnie, bardzo ładnymi, miękkimi technikami, bez wchodzenia bolesnego brzuchu. Wszystkie techniki są dla pacjenta bezbolesne i wchodzenia tym. Bo jak się tym wejdzie i paradoks, to co wszyscy ludzie powinni znać, co wszyscy ludzie powinni mówić, wszyscy ludzie powinni o tym powinni się grzmieć, tego trzeba na kursach uczyć. Największej potrzeby człowieka, tego trzeba ludzi uczyć i kursanci mają takie oczy zdumione, że i też no, są głosy, słuchaj, twoje ręce no, cuda robią, wkładziesz, one wręcz parzą. Najzwyklejsi ludzie na świecie, zjadacze chleba przychodzą i ich ręce zaczynają działać czymś, co nazwane jest niekiedy jako formą bioterapii. Więc bardzo ważne jest oddzielenie, co jest fizjologią, a co jest potem już taką tą wyjściem już poza fizjologię, ten wyższy etap, prawda? I teraz jeszcze sprawa w tym wszystkim bardzo ważna. Starocywiański masaż brzucha skupia się głównie na uciskach jamy brzusznej w ściśle określonej kolejności. Pierwsze się drogi żółciowe rozluźnia tutaj i trzustkę. Następnie się rozluźnia jelito grube, jelito cienkie. To jest tam kilka takich bardzo ważnych punktów. Esica, zastawka krętniczo-kątnicza. To są już nazwy fizjologiczne, nazwy anatomiczne. Ale to, co nam udało się udowodnić, również to zjawisko będzie tutaj, będziemy starali się badaniami, poważnymi badaniami naukowymi, które będą gdzieś w perspektywie 2-3 lat maksimum rozpoczęte, bo co innego jest obserwacja, którą możemy wykonać sobie na iluś tych ludziach, a co innego są badania naukowe. To są dwa różne światy. Żeby zrobić badania naukowe, to już trzeba na bardzo wysokim poziomie pewne rzeczy robić, ale te rzeczy będziemy robili i będziemy, zauważyliśmy jedną rzecz, będziemy to udowadniali, że bardzo często przyczyną napięć brzucha są napięcie pomiędzy brzuchem a wszystkimi stawami obwodowymi, taśmami mięśniowymi, taśmami powięziowymi, punktami spustowymi. I okazuje się, że bardzo często rozluźnienie napięć pomiędzy brzuchem a całym kręgosłupem, pomiędzy brzuchem a wszystkimi stawami obwodowymi powoduje to, że stawy się rozluźniają, przestają być bolesne. I ludzie, którzy zawsze na kursie mam jakąś kilka osób, które mają jakieś tam bolesne stawy i udowadniam, robiąc to, że można spowodować zniknięcie bólu, że staw staje się sprawny przy bardzo delikatnej formie pracy, wręcz pacjenci mówią, że jest to bardziej pieszczota niż zabieg, bo są bardzo delikatne, bardzo łagodne formy ucisku, palpacji, nacisku ciała. Przykładamy więc jak gdyby to, co w tym momencie ta starożytna wiedza słowiańska została rozwinięta, to już może na początku nie pracujemy bezpośrednio na narządzie, ale rozwinęłem pierw napięcia między narządem a stawami obwodowymi i bardzo ważna rzecz, między narządem i jego unerwieniem współczulnym i przyspółczulnym, bo układ współczulny to jest to, co powoduje, że organ dany zaczyna mocniej pracować, bardzo intensywnie pracuje, wydatkuje mnóstwo energii, a przy współczulny on z kolei wypoczywa, relaksuje. I cała sztuka jest na tym, żeby była równowaga między tymi dwoma układami, tymi dwoma siłami. Żeby pracować, jednocześnie wypoczywać. Żeby organ pracował, ale też jednocześnie potrafił wypoczywać. I to jest w tym momencie no, najważniejszą rzeczą, a dopiero później rozluźniamy już same narządy brzuszne. Już bezpośrednio mięśnie rozluźniamy, więzadło rozluźniamy. Na dzień dzisiejszy fizjoterapeuci bardzo dobrze wiedzą, że kręgosłup ma swoje więzadła, że na kręgosłupie należy pewne struktury takie ścięgniste bardzo rozluźnić, bo są bardzo ważne, ale mało kto uświadamia sobie, że identyczne struktury ścięgniste mamy z drugiej strony ciała, z brzuchu. I również należy je rozluźniać, żeby to wszystko było i z przodu, i z tyłu rozluźnione, żeby ciało było miękkie i elastyczne. Uczymy na kursach rozluźniania punktów spustowych, są to napięcia, są takie punkty, praktycznie każdy mięsień ma taki, przeważnie w środku taki punkcik, który jest bardzo bolesny. No, klasyczna technika to jest taka, która powoduje w skali od 0 do 10 ból, to pacjenci mówią, że ten punkt mocno wejdzie, to jest ból na poziomie 20, a my uczymy rozluźniania tych punktów kompletnie bezboleśnie.
właśnie wykorzystując tu dwa zjawiska. Jedno zjawisko to jest praca z poziomu koherencji serca, a drugie zjawisko jest to zjawisko mikronaprężenia. I te rzeczy są jak gdyby, te dwa tematy są tematami dla świata fizjoterapii dość takimi nowymi, ale nauka ciągle się rozwija. Nie ma nauki, nikt kto powiedział, że co jest można, czego nie można robić. Robi się, bada się to, co jest w naturze, co można zmierzyć, co można osiągnąć, a nie zawsze można to zrozumieć, jaki mechanizm za tym idą. I to jest cały sens nauki, że nauka ciągle do przodu idzie. Ja myślę, przekonany jestem, że XXI wiek będzie wiekiem, gdzie w bardzo dużym stopniu te dwa zjawiska będą rozpatrywane. Cała metodyka jest tak ułożona, żeby pacjent przeszedł zabieg bezboleśnie. Zabieg jest bardzo łagodny. Pacjent po zabiegu jest rozluźniony. To jest pierwsza rzecz, pacjenci schodzą ze sobą i mówią, ale fajnie, ale mi się przyjemnie zrobiło. I uczymy właśnie fizjoterapeutów, uczymy terapeutów naturalnych, uczymy naturoterapeutów, żeby starali się pracować delikatnymi dłońmi, mięciutkimi i żeby pracowali z głębi serca, bo wtedy dzieją się, natura robi cuda, cuda natury. Dzieją się cuda w tej chwili, w takich sytuacjach i terapia przebiega bardzo, bardzo sprawnie. No więc tak, powiedzieliśmy sobie o historii, powiedzieliśmy sobie o polskich korzeniach tej metody, powiedzieliśmy sobie o tym, dlaczego akurat ten brzuch jest tak bardzo ważny. Powiedzieliśmy sobie mniej więcej, bardzo też w dużym skrócie, co daje praca sercem, jakie efekty przynosi, jakie korzyści, bo daje korzyści zarówno terapeucie, bo terapeuci są spokojniejsi, bardziej na świecie patrzą trzeźwo, są bardziej wyrównani emocjonalnie, a jednocześnie są bardziej skuteczni w terapiach. I ich dłonie stają się gorące. Mamy ileś tam już doświadczeń, gdzie osoby po kursach twierdzą, że do tego momentu miały zimne, spocone ręce, zaczęły określoną metodykę ćwiczeń. Prostych parę ćwiczeń, które na kursie pokazujemy, to mówią, że w tym momencie mają ich dłonie gorące wręcz. I to są bardzo. Pacjenci przychodzą po te gorące dłonie do ich zabiegi. Mamy kupę masażystów, fizjoterapeutów i mówią, słuchaj, mam teraz kupę pacjentów, bo moje ręce parzą. A to jest tylko fizjologia, nic innego. Parzą w przyjemny sposób. Mówiliśmy sobie o podstawowych technikach pracy i wreszcie na co działa ta metoda. Jeszcze kilka słów. Więc po pierwsze około 18 do 20% są to cyfry wzięte z badań naukowych. Polaków, 20% Polaków ma problem z zaparciami. Jednorazowy zabieg tą metodą pomaga nawet przy wieloletnich zaparciach. Oczywiście potem należy robić autoterapię, należy sobie uciskać w niektórych miejscach brzuch. Sprawa następna, zespół jelita drażliwego. Około 30% Polaków ma z tym problemy, więc albo biegunki, albo zaparcia, albo naprzemian to i to. To wszystko jest przyczyną psychice. W większości przypadków zespołu jelita drażliwego są napięcia psychiczne, więc my uczymy tutaj również takich technik relaksacyjnych, bardzo łatwych, bardzo prostych, ale uczymy tego i to. To leczy, to. Sam dotyk to jest 5%, a 95% to jest to, co w tym momencie wypływa z serca. Kolejna sprawa, kolki lądowe u dzieci. No to sprawę, chyba każde dziecko ma jakieś kolki, prawda? Rodzice nie śpią nocami. I gdyby w tym momencie zaczęły matki masować brzuszki dzieciom z miłością w sercu, gwarantuję, że zdecydowana większość kolek by się, dzieci by nie płakały po nocach, nie męczyły się, a rodzice by spokojnie spali. Kolejna sprawa, wszystkie sprawy poporodowe u kobiet, wszystkie problemy wstydliwe, nietrzymanie moczu poporodowej, nietrzymanie kału, można tą techniką rozluźnić, może nie wszystkie, bo nigdy nie można powiedzieć, że wszystkie, ale w bardzo dużym stopniu te rzeczy można rozluźnić. Kolejna sprawa, z takich najprostszych rzeczy do zrobienia to są rozluźnienie prostaty u mężczyzn. Fizjologicznie po 50 około 30-40% ludzi ma, mężczyzn ma problemy z prostatą, ma problemy z oddawaniem moczu, w szczególności to się tam w nocy nasila. Po 60 to już jest ponad 50%, a po 70 to już grubo ponad 70%. A należy wiedzieć, że przed przerostem, o którym się dużo mówi, jest najzwyklejszy w świecie przykurcz mięśni gładkich. Problemy z nietrzymaniem moczu również kobiety, prawda, mówiłem poporodowe. No inaczej sytuacja wygląda, jak jest to ktoś, kto już 30 lat ma problem z nietrzymaniem moczu, a co innego, jeżeli jest to osoba, która zaczyna mieć te problemy. To są dwa różne światy i na początkach może bardzo wiele pomóc. I wszystkie choroby neurologiczne znakomita teraz wspomagająca.
Alzheimer, Parkinson, wylewy, udary, wszystko tutaj rozluźnienie brzucha nie przyniesie spektakularnej poprawy, ale przyniesie systematyczne robienie tych zabiegów, jest w stanie przynieść bardzo dużą ulgę pacjentowi. To są już również, tak jak mówiłem, mamy wyznaczone kierunki badawcze, będziemy sobie to wyjaśniali, uzupełniali. Jeszcze, jeżeli uświadomi sobie na koniec, że jeżeli każdej chorobie towarzyszą napięcia jamy brzusznej, jeżeli struktury brzucha się napinają, to mamy ograniczony przepływ krwi, 6000 litrów, mamy zaburzoną cyrkulację płynów wydzielniczych, cyrkulacja 24 litrów na dobę, żółć, sok trzustkowy, limfa, soki, no ślina może w mniejszym stopniu, ale soki, sok żołądkowy, prawda, soki jelitowe, to wszystko. 12 litrów wydzielania i 12 litrów rozchłaniania, więc na pewno to jest zaburzone. Drogi żółciowe, które są podstawą całego procesu trawienia, również rozluźniając sobie tutaj okolice wątroby, pęcherzyka żółciowego, przewody żółciowe, na dwunastnicy, taka struktura zwiera czołgiego, gdzie spływa żółć i sok trzustkowy, te dwie wydzieliny są podstawą prawidłowego trawienia, więc rozluźnienie tych miejsc powoduje, że zaczyna ciało lepiej normalnie pracować. W bardzo dużym stopniu ustępują również problemy ze stawami obwodowymi, z kręgosłupem, bo również te swoje rzeczy mają tutaj. Więc dlaczego warto pracować na brzuchu? No tu jeszcze może byłoby bardzo, bardzo wiele rzeczy mówić i może już to byłoby troszeczkę, może nawet nadmiar informacji. Metoda stosunkowo prosta. Metoda nieinwazyjna, bardzo delikatna, pracująca bardzo łagodnymi technikami i metoda dotyczy tego rejonu ciała, gdzie do tego ten rejon ciała będzie miał coraz większe znaczenie i w fizjoterapii, i w medycynie. Teraz przystąpimy do praktycznej pokazy zabiegu na brzuchu. Oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego pokazać, bo wszystkie rzeczy były pokazane, byłoby mało interesujące dla bardziej zrobię brzuch pod kątem autoterapii, to co każda osoba może zrobić. Jeżeli mówimy o profesjonalnie wykonanym zabiegu na brzuchu, zawsze jest na początku rozluźnienie między narządem wewnętrznym a unerwieniem przyspółczulnym, czyli nerwem błędnym lub nerwem mielniczym czewnym i unerwienie współczulne, czyli dwa pnie współczulne lewej i prawy. Mam świadomość tego, że to może być dla Państwa tu może niekoniecznie atrakcyjne. I następnie rozluźniać napięcie pomiędzy narządem wewnętrznym a wszystkimi stawami obwodowymi i całym kręgosłupem. I następnie przystępujemy już do bezpośredniej palpacji narządu jamy brzusznej. Ja tą technikę zademonstruję. Więc zaczynamy, lokalizujemy sobie pępek i od pępka, jak gdyby pępek jest taką mapą pokazującą, gdzie wszystko się roznosi. Więc w kierunku stawu ramiennego, na tej linii, gdzieś 1/3 do połowy, tutaj mamy strukturę na dwunastnicy, nazywa się zwieracz Odiego i to jest miejsce, do którego do jelita, do światła dwunastnicy, jelita cienkiego, pierwszego cienkiego jelita cienkiego, wpływa sok trzustkowy i żółć. Soku trzustkowego wydziela organizm dziennie do 4 litrów, a żółć do 1,5 litra żółci. Więc mamy razem 5,5 litra dwóch wydzielin, dwóch gruczołów, bez których cały proces jest zaburzony. Bardzo często ludzie mają tutaj bolesności. Bolesność w tym momencie świadczy o przykurczu tego mięśnia, który tak jak usta jest zwieraczem. Jeżeli usta będą skurczone, w tym momencie spowodują to, że cały spływ żółci do jelit jest zaburzony i praktycznie i soku trzustkowego i praktycznie cały proces trawienia jest zaburzony. Delikatnie kładziemy dłoń w tym miejscu. Ta dłoń nie robi niczego. Ta dłoń delikatnie dochodzi, wyszykuje pierwsze, najmniejsze z możliwych naprężenie jamy brzusznej, naprężenie ciała i w tym momencie skupiamy się na technice, która również dla Państwa może być mało interesująca, ale na technice, która pozwala, że serce się rozgrzewa i dłonie w tym momencie stają się miłe, ciepłe, przyjemne i powodują bardzo takie miłe odczucia w trakcie zabiegu. To jest pierwsze miejsce, które rozluźniamy. Następnie od pępka do środka mostka, to jest taka malutka kostka, nazywa się wrostkiem mieczkowatym. Rozluźniamy tutaj, tu są drogi żółciowe i tu mamy również więzadło obu wątroby, bardzo ważne dwie struktury. Rozluźniamy sobie tutaj, również wspomagamy spływ żółci do dwunastnicy. Kolejną miejscem uciskanym jest pęcherzyk żółciowy, palpowany od połowy obojczyka, linia schodząca do krawędzi żeber i tutaj delikatniutko wchodzimy pod żebra,
delikatnie, bardzo delikatnie rozluźniając tą okolicę ciała i bardzo często w tym momencie słychać taki prrrr w brzuchu, tak jakby w tym momencie spływała, żółć spływa już w tym momencie do jelit i osoby też mówią o takiej uldze. Bardzo często po takim zabiegu ktoś może mieć zdęty brzuch, po jedzeniu, po jakimś ciężkim, w tym momencie zabieg, mówią, że nie wiem co się stało, nie wypróżniłem się, a mój brzuch stał się wklęsły. Pusty, prawda, był taki wzdęty. Kolejnym narządem rozluźnianym to jest rozluźnianie wątroby, prawego opata wątroby i lewego opata wątroby. Mamy tutaj, idziemy sobie, rozluźniamy, szukamy napięć i te napięcie rozluźniamy. No, mało takim widowiskowym, pokazowym byłoby elementy rozluźniania przepony, bo tutaj to jest, należałoby bardzo wiele mówić o anatomii, ale najważniejsze dla nas to, że szukamy sobie napięcia tutaj w tym momencie na lewym płacie wątrobym i na prawym płacie wątrobym i te napięcia delikatnymi ruchami rozluźniamy. Przypominam, że sam zabieg dla pacjenta nie może być bolesny, jest kompletnie bezbolesny, są to bardzo delikatne, łagodne techniki, a jednocześnie bardzo skuteczne techniki. Następnie przechodzimy do rozluźnienia żołądka i do rozluźnienia trzustki. Tutaj te dwa organy również bardzo pełnią ważną rolę w całym procesie trawienia. Kolejnym punktem jest początek jelita grubego. I też wielu ludzi zadaje pytanie, dlaczego zaczynamy od jelita grubego, jeżeli jeszcze na początku jest jelito cienkie. Bo pracujemy z zasadą trzech korków. Żeby zrozumieć, dlaczego zaczynamy od dwunastnicy pierw, bo tu do dwunastnicy uchodzą, to jest takie miejsce, uchodzi spływ soku trzustkowego i żółci. I to miejsce odtykamy na początku, rozluźniamy, żeby to wszystko, to co będziemy rozluźniali, żeby mogło spokojnie spłynąć. Identycznie potem zaczynamy pracę, nie od jelita cienkiego, od jelita grubego, rozluźniamy tutaj takie dwa korki. Jest to zastawka krętniczo-kątnicza, czyli przejście jelita cienkiego w jelito grube. Bardzo często wiele osób ma tutaj napięcie bólowe. Akurat te koleżanki jest ładnie mięciutko. I kolejnym punktem, który będziemy rozluźniali, jest eślica, czyli ostatni odcinek jelita grubego. I pracujemy w kierunku niefizjologicznym, idziemy od tutaj mięci, od połowy kości, odległości między pępkiem a kością łonową, eślica mniej więcej w ten sposób idzie i rozluźniamy, idziemy w kierunku niefizjologicznym przeciwnym. Tak jakby to rozluźniamy, bo to jest przyczyna, eślica plus okrężnica zstępująca, tu są przyczyny zaparć. 18% Polaków cierpi na zaparcia. Delikatnie te rzeczy rozluźniamy, następnie rozluźniamy okrężnicę poprzeczną i przechodzimy do rozluźniania jelita cienkiego. Na dzień dzisiejszy, gdyby tak może o statystykach mówić, osoby, które przeszły przez moje ręce na terapiach i w czasie też kursów, można spokojnie powiedzieć, że około 50-60% ma napięcia na poziomie zastawki zwieracza odiego, czyli to jest miejsce, jak mówiłem, spływ żółci soku trzustkowego, podstawa prawidłowego trawienia. Następnie bardzo często są to tutaj napięcia też na przewodach żółciowych i na więzadle obu wątroby. Około 60-70% zastawka krętniczo-kątnicza i około 80-90% ludzi tutaj cierpi na silne bóle przy eślicy i przy okrężnicy stępującej. Rozluźnienie tych wszystkich rzeczy i na dobrą sprawę około 90% ludzi ma napięcie na jelicie cienkim. Ja myślę, że jest to skutkiem tego, że no, wiemy w tej chwili bardzo dużą ilość chemii i to też organizm reaguje tym napięciami. Pomijam tutaj już bardzo trudno do pokazania, wytłumaczenia rozluźnianie pęcherza moczowego, bo musiałbym bardzo wiele mówić o więzadłach, które byłoby dość już taką głębokie wchodzenie w anatomię, może mało zrozumiałą, i rozluźnianie układu moczowego. Ale generalnie szukamy napięć między dłońmi terapeuty, a szukamy napięcia między dłońmi terapeuty w ciele pacjenta. Przypominam, techniki są bardzo łagodne, bardzo delikatne. Możemy sobie pokazać celowo różnicę tej terapii od innych terapii. Tutaj troszkę boli, troszkę, tak? Poziom bólu tutaj od 0 do 10. 1, no to praktycznie ma nic. No. Na nasze nieszczęście mamy tutaj, na nasze szczęście mamy koleżankę, która jest po kursie, więc widać, że dużo pracuje, nie ma napięć na brzuchu, ale różnica między tą formą terapii a innymi formami terapii. W innych formach terapii się wchodzi od razu bardzo głęboko, bardzo mocno, a w tej technice wchodzimy delikatniutko, prawie że jest to nacisk na poziomie minimalnym, a skuteczność tego jest taka, że ból ustępuje bardzo szybko. Napięcie ustępuje ból, prawda? Jest to połączenie trzech mechanizmów. Pierwszy mechanizm to
techniki mikronaprężenia, czyli docierania do najmniejszego naprężenia. Druga technika jest to technika pracy z poziomu koherencji serca, czyli wejścia, jakieś takie dobre, ciepłe emocje. I wreszcie już technika rozluźniania napięć na strukturach obwodowych i autonomicznym układzie nerwowym. Gdyby każda osoba mogła poświęcić około 5 minut dziennie swojemu brzuchowi, ja tu jeszcze nie powiedziałem o bolesnych miesiączkach, o wielu jeszcze sprawach takich, które można tym zabiegiem wyrównać sobie, nie mówiłem, ale regularny zabieg powoduje to, że zmniejsza się to, na co wielu Polaków narzeka, to troszeczkę na sedełku na brzuchu również tym zabiegiem możemy rozluźnić i poprawia się praca układu nerwowego jamy brzusznej, który ma kolosalny wpływ na zdrowie psychiczne. Delikatne naciski na brzuch w ściśle określonej kolejności. Gdyby ktoś był zainteresowany, może sobie przeczytać książkę Staroswiański masaż brzucha, tam jest bardzo autoterapia, rozumiem to, co pokazałem w tej chwili. No, a gdyby ktoś chciał sobie tą wiedzę uzupełnić na potrzeby czy zawodowe, jako że ktoś jest fizjoterapeutą, masażystą, terapeutą naturalnym, może skorzystać z kursu Funkcjonalna terapia trzewi i bardzo często trafiają do nas również ludzie, którzy mają jakieś problemy w rodzinie i sami dla siebie chcą sobie pomóc, pomóc swoim najbliższym, bo należy zrozumieć jedną rzecz, że zabieg jednorazowy nie jest w stanie dokonać cudów. Cały cud zaczyna się od iluś powtórzeń. Ja osobiście robię tak, że zawsze pacjent przychodzi do mnie, pokazuję mu trzy, cztery miejsca, które są bolesne na brzuchu i pokazują, jak my się rozluźniać. Nie wnikam w całą anatomię, bo nie ma sensu pacjentom mówić i staram się ograniczać moją pracę w stosunku do pracy pacjenta. Bardziej pacjent powinien pracować. I też tłumaczę, że napięcia budowane latami nie ustąpią przy jednorazowym zabiegu. Niekiedy trzeba rozluźniać. Bardzo często w ramach tych napięć rozluźnia się psychika, bo my gromadzimy. Do 3 lat informacje zapisują się na poziomie układu centralnego nerwowego i na poziomie brzucha. Te dwie części ciała są bardzo ważne. No nie trzeba mówić, jakieś dziecko, które jest głodne, niemowlak, to co robi? Płacze, prawda? A niemowlak najedzony, to śpi zadowolony, prawda? Więc tak samo. Tu już się kodujemy pewne bardzo poważne procesy, które docelowo potem w życiu nam bardzo przeszkadzają. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękujemy. Czy są jakieś przeciwwskazania do masażu? Przeciwwskazania to są wszystkie zaawansowane stany chorobowe narządzia jamy brzusznej. Od tego jest lekarz, lekarz leczy. My wchodzimy tym zabiegiem dopiero w momencie, kiedy już jest brzuch podleczony. Nie można w żadnej ostrej chorobie jamy brzusznej jakiejkolwiek pracować, dlatego że są to w tym momencie już przekraczamy naszą rolę. Kolejna sprawa przeciwwskazania, jeżeli w czasie palpacji wyczujemy wątrobę powiększoną, ewentualnie śledzionę powiększoną. Jest to absolutne przeciwwskazanie do pracy. W tym momencie pacjent odsyłany jest do lekarza na badanie specjalistyczne, żeby sprawdzić, czy nie zachodzą jakieś niepokojące zmiany. No oczywiście wrzody żołądka, wszystkie stany gorączkowe, wszystkie stany zapalne jamy brzusznej jest w tym momencie zabiegu nie robimy. Nie robimy również bezpośredniego głębiego nacisku w wypadkach pęcherzyka żółciowego, kamieni w pęcherzyku żółciowym, dlatego że możemy uruchomić schodzenie kamieni do światła i w tym momencie jedynym rachunkiem jest operacja, wycięcie pęcherzyka, ale bardzo wiele osób ma pęcherzyk wycięty i w tym momencie należy mieć świadomość, że w tym miejscu tworzą się napięcia fantomowe, tak bóle fantomowe, tak samo w tym miejscu powstają napięcia ciała i te napięcie należy rozluźniać, bo one również mają wpływ na spływ żółci, bo pęcherzyk żółciowy gromadzi żółć, a w tym momencie po wycięciu pęcherzyka ta żółć musi też spływać sobie do wątroby i to jest bardzo ważne miejsce. Wszystkie choroby nowotworowe są przeciwwskazaniem, dlatego że można w mniejszym czy większym stopniu spłynąć, mieć wpływ na ewentualne przerzuty nowotworowe. Nie pracujemy w sytuacjach, kiedy pacjent przychodzi, to jedna z najważniejszych rzeczy, pacjent przychodzi i mówi, że bardzo go tu boli, w tym miejscu go, na przykład tu go brzuch boli, prawda? Przy dotknięciu, jeżeli ten brzuch jest mięciutki, a pacjent mówi, że w dotyku nic nie boli, absolutny zakaz pracy i znowu pacjent odsyłany jest do lekarza na badania specjalistyczne, bo w tym momencie już miałem do czynienia z zaburzeniami, zmianami chorobowymi, nazywa się to atonia. I to jest
absolutnie w tym momencie. Nie pracujemy na brzuchu na początku ciąży i pod koniec ciąży. Nie pracujemy przy ciąży zagrożonej, jest to logicznie zrozumiałe, prawda? I to byłoby tak z grubsza takie najważniejsze przeciwwskazania. One są wypisane bardzo dokładnie na stronie internetowej. Ja tutaj zapraszam serdecznie dwie strony internetowe: Starosłowiański Masaż www, polskimi czcionkami, Starosłowiański Masaż Brzucha i druga strona www, Funkcjonalna Terapia Trzewi, bez kropek, bez żadnych przerw. Kropka, potem IPL. Tam się można, i te wszystkie rzeczy są dokładnie opisane i te wszystkie, tym wszystkim się można zapoznać. No dobrze, starałem się w czasie tego wykładu pokazać Państwu, uświadomić z jednej strony, jak stara jest metoda pracy na brzuchu. Wszystkie kultury świata miały swoje zabiegi na brzuchu. W naszym kręgu kulturowym ta metoda zapomniana. We Francji z medycyny ludowej powstała bardzo poważna szkoła, nazwisko Barel. To dla fizjoterapeutów, dla ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, jest to wręcz no, postać mityczna. W Rosji bardzo dużo się również robi, na Ukrainie, a troszeczkę Polska jest trochę takim krajem, który dopiero dojrzewa i przypomina sobie to, co jest tutaj ważne. Postaram się Państwu pokazać tutaj znaczenie fizjologiczne i to wszystko udokumentować najnowszymi badaniami medycznymi, bo to są, mówimy o zjawiskach zbadanych, mówimy o faktach naukowych, nie mówimy o jakichś przypuszczeniach, to są wszystko już fakty. Te rzeczy tutaj starałem się Państwu pokazać na poziomie moich możliwości, mojej wiedzy. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję serdecznie. Dziękuję.